wyzwań nigdy nie brak, ale najfajniej się je rozwiązuje wtedy, kiedy robi się wspólnie z mieszkańcami, kiedy również się rozmawia o tych problemach, wyzwaniach właśnie z nimi. Stąd ja serdecznie zapraszam Opolan na spotkania z prezydentem, z moimi współpracownikami. Chcielibyśmy podyskutować, porozmawiać o tym, co jeszcze w Opolu warto zrobić, o tym, co już zrobiono, może co naprawić, co poprawić, albo co wyszło tak fajnie, że warto się wzajemnie pochwalić, bo my pracujemy dla ludzi. Stąd takie spotkanie bezpośrednie z mieszkańcami u nich w dzielnicy to zawsze taka duża moc dla nas, taki kop pozytywny energii, ale też oczywiście kolejne wyzwania, które przed nami stoją. Zatem myślę, że bardzo nam miło będzie porozmawiać po prostu z Opolanami, do czego serdecznie zapraszam. Czy ta sesja jesienna spotkań, można powiedzieć, właśnie przełożyła się na to, co się w pierwszej połowie roku też wydarzyło, bo w wielu sprawach to mieszkańcy sugerowali coś, co się później wydarzyło także i w planach Opola. Takie spotkania to rzeczywiście też taki festiwal pomysłów, które mieszkańcy oczekują, ale też trzeba powiedzieć, że konkretów, które potem trafiają do realizacji. Przykładem ulica Róży Wiatrów, która w tej chwili jest modernizowana, w zasadzie budowana, o którą mieszkańcy prosili, przykład z placów zabaw, które także trafiają do realizacji, jak na przykład na Wójtowej Wsi, gdzie to się dzieje. Czasami są jakieś potrzebne remonty w szkołach, przedszkolach, to także trafia. Oczywiście przede wszystkim też takie rzeczy jak Górna, ulica Łąkowa, o której ostatnio rozmawialiśmy z mieszkańcami Przedmieścia Odrzańskiego, czy tak zwanego dzielnicy na Dodrze. Konkrety się dzieją dzięki tym spotkaniom. Ja serdecznie zapraszam, chociaż oczywiście wszystkich życzeń spełnić nie jesteśmy. Od razu zaznaczam. Zapraszamy mieszkańców na 6 spotkań w dzielnicach i rzeczywiście to jest takie spotkanie, kiedy ta informacja jest przekazywana w dwie strony, czyli z jednej strony oczywiście wsłuchujemy się w głos mieszkańców, bieżące sprawy, bieżące potrzeby, pytania, wątpliwości, to jest naprawdę bardzo ważny czas na rozmowę i dialog, ale z drugiej strony przedstawiamy też nasze pomysły, różne plany poszczególnych wydziałów miasta Opola, plany, ale też pytanie, co mieszkańcy na to, czy to jest dobry pomysł, czy idziemy w dobrym kierunku, czy być może warto omówić szczegóły. To też taki czas, kiedy rozmawiamy o budżecie obywatelskim, o różnych mechanizmach wpływania na miasto, partycypacji społecznej. Budżet obywatelski jest mocno dzielnicowy. To też taki czas, kiedy mieszkańcy już nam sugerują swoje pomysły, już omawiają poszczególne projekty, które będą składać w budżecie obywatelskim, czy szukają pomysłu na inicjatywę lokalną. Więc to jest zdecydowanie czas, kiedy rozmawiamy o mieście wspólnie, po partnersku, dialogowo, właśnie po to, aby kolejne miesiące przyniosły nowe zadania, nowe inicjatywy, z których będziemy się wspólnie cieszyć. We'll be right back.